Cześć wszystkim. Dajcie proszę znać tutaj na czacie, czy nas słychać i widać razem z Pawłem. Już ktoś pisze, dobra. Poczekamy. Okej, słychać. Super, cześć Andrzej, cześć Agata. O, cześć, cześć Kacper. Dobra, super, czyli nas słychać. Okej. Słuchajcie, witajcie na webinarze pod tytułem Jak w 2023 roku bez budżetu marketingowego pozyskiwać lidy B2B. Dzisiaj jest z nami Paweł Kobusiński, założyciel Get Sales. Cześć, Paweł. O, Paweł nam uciekł. Ok, poczekamy chwilę na niego. Paweł jest założycielem Get Sales, jest specjalistą w zakresie outbound marketingu, jest też entuzjastą sprzedaży B2B i praktykiem z ponad 8-letnim doświadczeniem. Ja nazywam się Adrianna Szałańska i będę moderatorką tego spotkania. O, Paweł. Cześć. Witaj, Pawle. Czy słyszysz? Adrianna, bo nie słyszę Ciebie generalnie jako prelegent teraz, jak dołączyłem. Okej, dobrze. To spróbuję się wyłączyć i włączyć jeszcze raz. Okej, ty mnie słyszysz? Teraz Cię słyszę, a czy Ty mnie słyszysz? Tak, ja Ciebie słyszę cały czas. A widzisz mnie? Tak, widzę Cię. Dobra. Zastanawiamy się jeszcze o osób tutaj. Czy nas. Czy nasi goście też widzą i słyszą mnie? Tak, widzą i słyszą, tak. Okej. Okay. Ale chyba wcześniej też mnie słyszeli. Więc ominąłeś zapowiedź Twoją. Przykro mi. Ale bardzo Ci dziękuję, że przyjąłeś moje zaproszenie. Powiem tylko jeszcze, że Paweł przygotował dzisiejsze wystąpienie dla firm B2B, chcących pozyskiwać lidy łatwiej i bez angażowania dużych budżetów. Poznamy dzisiaj metody i narzędzia, jak za pomocą cold mailingu zbudować dobrą kampanię i pozyskiwać lidy właśnie. Całość spotkania potrwa około 45 minut, po czym nastąpi czas na pytania z Waszej strony. Jeżeli będziecie mieli pytania w trakcie prezentacji, to proszę zapisujcie je tutaj na czacie. Ja postaram się je wyłapać, żeby Paweł mógł na nie odpowiedzieć właśnie po prezentacji, żeby się nie rozpraszał. Całość prezentacji będzie dla Was udostępniona i webinar jest też nagrywany, więc dostaniecie link w mailu, wyślemy też Wam prezentację i właśnie nagranie. Potem nagranie pojawi się na naszym kanale na YouTube, ale Wy macie pierwszeństwo w zobaczeniu go. No a teraz nie przedłużając, już się pojawiają pytania, czy będzie udostępnione nagranie. Tak, tak będzie. Nie przedłużając, zostawiam Was z Pawłem. Paweł Żółta, scena jest Twoja. Dzięki Adrianna za zapowiedź, też dzięki za zaproszenie. Pewnie dla wielu osób będzie to ostatni webinar w tym roku, także mam nadzieję, że tego dość dobrze wspominali. Tak jak Adrianna powiedziała, prezentację prześlemy do Was. Będzie w niej parę linków, będzie trochę screenów z różnych narzędzi, także też myślę, że o wiele łatwiej będzie później z tą prezentacją sobie popracować. Ale nie przedłużając, zaczynajmy. Dzisiaj powiem trochę o tym, jak pozyskiwać lidy z naprawdę małym budżetem, bez wielkich inwestycji w Google czy w Facebooka. Przede wszystkim, dlaczego o tym mówimy? Mówimy o tym dlatego, że jesteśmy u progu tak naprawdę kryzysu. Kryzysu, który z jednej strony związany jest z niestabilnością na rynku, która pojawiła się po wojnie, którą Rosja wywołała na Ukrainie. Kwestia kosztów energii, tak? W różnych firmach, pokomplikowała wiele rzeczy. Kwestia też odcięcia gospodarczego wschodu również dla wielu firm jest i pod kątem dostawców, i pod kątem klientów bardzo ciężka. Plus wszystkie problemy covidowe, które mieliśmy, tak? Czyli też przerwane łańcuchy dostaw, inflacja, która się rozpędziła bardzo mocno, to powoduje, że na rynku robi się problem. Na przykład w branży budowlanej w Polsce, tak? Gdzie buduje się mniej mieszkań się sprzedaje, mniej obiektów przemysłowych powstaje. I teraz z jednej strony oczywiście jakby dotyczy to branży budowlanej, ale no, firmy, które produkują coś dla branży budowlanej, mają mniej zleceń. Jeśli firmy, które produkują coś dla branży budowlanej, mają mniej zleceń, to firmy IT, które sprzedają rozwiązania tym producentom, agencje marketingowe, agencje rekrutacyjne, cały czas jakby no, to są naczynia powiązane, nie? Także to, że jakaś branża ma problemy, to niestety ciągnie to za sobą
też jakby inne branże. Plus wiadomo, w każdym kraju temat inflacji i temat gdzieś tam kryzysu w różnych branżach jest różny. Także ogólnie na rynku panuje dość duża niepewność. My to widzimy dość dobrze, no bo pracujemy i swoimi produkcyjnymi. Powiem o tym parę słów też trochę później, ale widzimy różne rynki, różne kraje i jakby widzimy, jak te konwersje w projektach wyglądają, tak? Czy ktoś ma mniej lidów dzisiaj niż rok temu, czy ktoś ma więcej lidów, więc widać pewną niepewność na rynku. I czym tak naprawdę jest kryzys? No, kryzys jest zmianą potrzeb po stronie klientów, tak? Jakby ja lubię w ten sposób to definiować. I jeśli do tej pory dostarczaliśmy coś na przykład dla największych firm, to może dzisiaj w tych największych firmach już nie ma budżetów na to, albo to już nie są ich priorytety, może warto przejść do mniejszych firm. Jeden z przykładów jest firma, z którą ostatnio rozmawiałem, producent z Wielkopolski, który do tej pory bardzo dużo biznesu robił na czujnikach do piecy węglowych, piecy na ekogroszek i od pewnego czasu szukają nowych branż, na przykład będziemy eksplorowali z nimi rynek niemiecki i parę nowych branż dla nich, no bo widzą, że kwestia OZE coraz bardziej wypycha te piece węglowe. Kwestia tego, co mamy dzisiaj, gdzie węgiel no, był w dużej części ściągany właśnie z Rosji, to wszystko się zatrzymało, te ceny poszły gigantycznie do góry i dla nich, jeśli by nic nie robili, to jest duży problem, no bo nagle z roku na rok coraz mniej sprzedawaliby tego do ich głównych odbiorców, do producentów piecy. Dzisiaj, jeśli szukają aktywnie nowych klientów na rynku, no po prostu mogą coś innego produkować, tak? Wykorzystując te maszyny, to know-how, które dzisiaj mają, tak? Jaki jest największy grzech tak naprawdę firm podczas kryzysu? To właśnie ucinanie budżetów marketingowych, tak? Jeśli do tej pory mieliśmy, prosty przykład, na rynku było 10 projektów, 5 firm, które obsługiwało te projekty, no to, przepraszam, powiedzmy, że każdy miał po 2 projekty, tak? Jeśli nagle w czasie kryzysu z 10 projektów zrobi nam się 8, no to albo komuś odpadnie jeden projekt, albo komuś odpadną oba te projekty, no i nagle zacznie się szukanie. Właśnie widzę na czacie, że coś zdechło. Czy mógłby ktoś potwierdzić, że dalej mnie słychać? Okej. Jeśli ktoś nie słyszy, może warto przełączyć się na inną przeglądarkę albo przeładować stronę i dołączyć jeszcze raz. Jeśli ktoś mógłby na czacie napisać, to będę wdzięczny. Super. Widać, słychać, dużo osób potwierdziło. Jedźmy dalej. Obcinanie budżetów marketingowych jest o tyle błędem, że no jeśli jest mniej projektów, mniej zamówień na rynku, no to musimy dotrzeć do tych nowych klientów. A jak chcemy do nich dotrzeć, jak oni nas nie widzą, tak? Więc ucinanie tych budżetów marketingowych jest dużym błędem wielu firm. I teraz, jeśli my to wytrzymamy i będziemy dalej się reklamowali, dalej pozyskiwali klientów, a nasza konkurencja się wystraszy i wstrzyma, to jest idealny moment na to, żeby właśnie agresywnie dotrzeć na rynek, tak? I kryzys tak naprawdę dla wielu firm, moim zdaniem, tak, i my tak do tego też podchodzimy z naszymi klientami, kryzys jest dużą szansą właśnie. Szansą na to, żeby pozyskać rynek, wyprzedzić konkurencję i zanim oni nadrobią to, co stracili, no to są przynajmniej kilka miesięcy w plecy. Nie? I tutaj myślę, że jest bardzo dobry cytat Winstona Churchilla, który możemy przytoczyć. Nie pozwól, aby dobry kryzys się zmarnował. Chodzi o to, żebyśmy z każdego kryzysu wyciągnęli wnioski i wiedzieli, jak zmienić nasz sposób działania. Na przykład szukając nowych klientów, tak? Jeśli chodzi o to, skąd się tu wziąłem i kim jestem, parę słów o mnie. Jestem prezesem i założycielem firmy GetSales. My specjalizujemy się w pozyskiwaniu leadów B2B. Jesteśmy takim zewnętrznym działem prospectingu, tak? Czyli pomagamy firmom dotrzeć do nowych klientów w imieniu ich handlowców. Czyli po prostu można nas w formie abonamentowej po prostu wpiąć w swoją firmę. Jeśli masz 5-osobowy dział handlowy, możemy w imieniu twoich 5 handlowców po prostu działać na rynku i pozyskiwać nowe lidy, tak? Wystartowaliśmy w obecnej formie w 2020 roku. Dziś mamy 19-osobowy zespół. Ciężko zliczyć ilość projektów, które zrobiliśmy, bo tego czasami jest naprawdę dużo. Jest ich na pewno grubo powyżej 500. I byliśmy już na przynajmniej 20 rynkach. Pewnie jest tego więcej, ale to też czasami w niektórych projektach jakiś rynek ma bardzo mało kontaktów, więc ciężko się tego wszystkiego dokładnie doliczyć. Tutaj też widzicie kilku naszych przykładowych klientów. Czy to są firmy produkcyjne, czy to są
dostawcy technologii, czy to są agencje rekrutacyjne, gdzieś tam firmy z branży finansowej, logistycznej. Nie ma tak naprawdę w tym momencie jakiejś jednej głównej branży. U nas pracujemy i z dużymi korporacjami, i ze startupami, i z mniejszymi firmami, więc tak jak mówiłem na początku, no, widzimy dość szeroko to, co się na rynku dzieje w różnych branżach, tak? Także spinając trochę w klamer to, co powiedziałem teraz, jakie my w tym momencie widzimy wyzwania, które są w firmach B2B? Przede wszystkim ustalenie budżety marketingowe. Ja wiem, że to jakby nie zawsze od Was zależy, czy jest budżet, czy nie ma budżetu. No jeśli zarząd zdecyduje, żeby go obciąć, no to jakby nic nie poradzimy na to. Z drugiej strony mniejsza liczba projektów na rynku, czyli mniej zamówień, tak? Mniej projektów, gdzie możemy sprzedawać nasze produkty czy usługi. I ostatni problem powiązany z tym wszystkim, no to właśnie brak tej wiedzy na temat skutecznego procesu pozyskiwania leadów i brak wiedzy, jak dotrzeć do odpowiednich osób w tych firmach, na których nam zależy. Nie? Jeśli chodzi o pozyskiwanie leadów i marketing, mamy w zasadzie dwa podejścia, inbound i outbound. I o co w tym wszystkim chodzi? To jest dość głośne w ostatnim czasie, czy na różnych konferencjach, czy to na LinkedInie, wiele mówi się o inboundzie i outboundzie. W najprostszych słowach, o co w tym chodzi? Inbound to dla wielu nowoczesne podejście, tak? Czyli ściąganie potencjału z rynku, na przykład poprzez reklamę. Jeśli na dzisiejszy webinar trafiliście poprzez reklamę na Facebooku, to jesteście właśnie z inboundu. Czyli wszędzie tam, gdzie my możemy wyświetlić się komuś, na przykład w Google Adsie, w Facebook Adsie, na LinkedInie i ściągnąć to zainteresowanie, czy to dołączeniem do webinaru, czy wysłaniem nam zapytania, jakby to jest właśnie inbound, tak? Kwestia kontentu, też kwestia wideo, kwestia webinarów, jakie mamy tutaj. To wszystko są kanały, gdzie my komunikujemy się jeden do wielu. I to jest bardzo prosta definicja, gdzie nie mamy do końca pewności, kto się zgłosi w odpowiedzi na naszą reklamę na przykład, nie? Po drugiej stronie, w outboundzie, który dla wielu jest klasyką marketingu, mamy to aktywny wyjście na rynek. Czyli jeśli do kogoś dzwonimy, robimy cold calling, tak? Czy do kogoś wyślemy cold maila, komunikujemy się jeden do jeden, więc zawsze wiemy, z kim się kontaktujemy. Czy to jest prezes, czy to jest jakiś menadżer, czy to jest dyrektor, właściciel, czy asystentka prezesa. Zawsze wiemy, gdzie jest ten decydent i z kim po drugiej stronie się kontaktujemy. Tak? To my mamy wpływ na to, kto może zostać naszym leadem, najprościej mówiąc. Nie? I w outboundzie przede wszystkim mamy bardzo łatwą weryfikację hipotez, co jest ważne w kryzysie, no bo jeśli chcemy uderzyć na nowy rynek, do jakiejś nowej branży, czy do jakiegoś nowego kraju i możemy skontaktować 100, 200, 300 osób, to od razu widzimy tak naprawdę, czy oni są zainteresowani, czy są niezainteresowani, czy odpisują, że ok, wygląda ciekawie, ale mamy teraz kontrakt podpisany na najbliższe 2 lata i nie ruszymy tego tematu z wami, więc o wiele szybciej możemy uzyskać po prostu informację zwrotną z rynku, czy nasza hipoteza się sprawdza, czy nie sprawdza. Może być tak, że do tej pory branża, w której nie sprzedawaliśmy, bardzo chętnie nas przyjmuje, a z drugiej strony może być tak, że branża, w której do tej pory nie sprzedawaliśmy, no jakby zupełnie nie czuje tego, co my chcemy im zaoferować. Nie? Jeśli chodzi o outboundowe kanały marketingowe, to wyróżniamy głównie 4, z czego myślę, że większość z Was wie, o co chodzi. Cold calling, tak? Bierzemy słuchawkę, po prostu przygotowujemy sobie bazę i dzwonimy do różnych firm, chcąc umówić się na spotkanie z osobą decyzyjną, na której nam zależy. Cold mail to w zasadzie podobna rzecz, tylko że kontaktujemy się drogą mailową, na przykład kontaktując się z prezesem CyberFox, tak? Chcąc coś im zaoferować i umówić się z nim na spotkanie. Cold LinkedIn, ja to tak nazywam, czyli wysyłanie tych zimnych wiadomości na LinkedInie, czyli znajdujemy sobie odpowiednie osoby i kontaktujemy się poprzez LinkedIna z nimi, chcąc ich właśnie zachęcić do dalszych rozmów. Ostatnia rzecz, czyli cold visiting, to tak trochę na przekrój tutaj wpisałem, ponieważ znam osobiście tylko jednego handlowca, który stosuje coś takiego, że jak widzi interesującą go firmę, to po prostu wchodzi z buta na zimno, mówiąc krótko, i próbuje się spotkać z kierownikiem, dyrektorem czy właścicielem tej firmy. To akurat branża budowlana i sprzedaż do hurtowni budowlanych. U niego to działa. Czy zadziała w innych branżach? Mam pewne wątpliwości. Idąc dalej, podsumowując outbound, czym on się charakteryzuje? Tak jak mówiłem, mamy bezpośredni kontakt z osobą po drugiej stronie, wiemy, z kim rozmawiamy, tak? Mamy dużą kontrolę też nad tą grupą docelową.
Czyli jeśli chcemy się skontaktować z dużymi producentami z branży spożywczej, no to wiemy, że się z nimi kontaktujemy, tak? Gdzie w inboundzie nie wiemy, czy nasza reklama nie ściągnie na przykład producenta z branży automotive, na których nam nie do końca w tym momencie zależy, nie? Szybkie testowanie hipotez, bardzo ważne w kwestiach kryzysu i w kwestiach wyjść na nowe rynki. Nie musimy się z założonymi rynkoma. To jest coś, co ja osobiście bardzo doceniam w sprawie rzeczy, właśnie to proaktywność, że to nie czekamy, aż te lidy same do nas przyjdą, tylko no my próbujemy ten rynek zdobyć. W wielu branżach, na przykład w branżach przemysłowych, to tak naprawdę must have, tak? I jest wiele firm, które w ostatnich latach trochę za bardzo zaufały inboundowi i zaufały temu, że reklamą czy kontentem ściągną dużo klientów i do tej pory było ok, ale powiem wam szczerze, od dobrych parunastu tygodni mamy coraz więcej zapytań u nas, gdzie ludzie często prowadzą biznes już kilkanaście lat, mieli markę, tak, jakby klienci sami do nich przychodzili, sprzedawali z poleceń i nagle okazuje, że klienci przestali dzwonić. Ten telefon z nowymi zapytaniami przestał dzwonić. No i coś trzeba zrobić, by do tych klientów dotrzeć w tym momencie, tak? Następna kwestia, kwestia budżetu. Zaraz wam pokażę, że dosłownie za kilkaset złotych możemy skontaktować kilkaset, jak nie kilka tysięcy ludzi miesięcznie w idealnie grupy docelowej, do której chcemy trafić. Ostatnia rzecz, no nie musimy nabijać jakby budżetem też portfela Google'owi i Facebookowi. Jakby tworzymy swój kanał tak naprawdę, gdzie my mamy 100% kontroli nad tym, do jakich ludzi trafiamy, nie? Dlaczego z outboundu my proponujemy cold mail i mówimy, że on się najczęściej dobrze sprawdza? Przede wszystkim poprzez możliwość automatyzacji. To też do narzędzi przejdziemy. Tak samo narzędzi do budowania baz, jak i narzędzi do wysyłek, gdzie jeśli chcemy skontaktować 100 osób i przygotujemy sobie treść i bazę, to ta wysyłka praktycznie idzie sama. Kilku wiadomości w sekwencji, też opowiem, jak taka kampania wygląda. Także no, cold callingu nie zautomatyzujemy na przykład, tak? Jakby, no, jeśli mamy zadzwonić do 100 osób, to musimy do nich zadzwonić. Sam kiedyś na początku swojej przygody w sprzedaży, mniej więcej to 2015 rok, robiłem dużo cold calli i sam dobrze wiem, że zrobić 100 telefonów dziennie to jest duże wyzwanie. Więc jest to też efektywne czasowo, właśnie w porównaniu do cold calla, tak jak mówiłem wcześniej. Cold mail jest też, tak samo jak cold call zresztą, naturalnym kanałem komunikacji sprzedażowej. To znaczy, ja osobiście i wiele innych osób mamy trochę problem do LinkedIna pod kątem tego, że to mimo wszystko jest portal społecznościowy. I trochę nam się kłóci portal społecznościowy, portal taki kontentowy z takim kontaktem sprzedażowym, że ktoś nam chce coś sprzedać, musi na jakieś spotkanie i rozmawiałem z wieloma osobami kiedyś o tym i mają bardzo podobne odczucia, gdzie telefon czy mail jak w komunikacji biznesowej, sprzedażowej jest od zawsze tak naprawdę. Nie? I jakby ktoś się spodziewa, że dostanie telefon od jakiegoś handlowca, czy dostanie maila od handlowca z propozycją jakiegoś spotkania. Tak? Proszę dotarcie do średnich i dużych firm. W małych firmach cold calling jest w stanie się bardzo fajnie sprawdzić. Jeśli sprzedajecie do małych firm, Marcin Hartman na LinkedInie, jeden z trenerów cold callingu, bardzo fajne materiały wstawia. Jeśli Marcin jakimś cudem to oglądasz, to pozdrawiam serdecznie. Super roboty robisz, jeśli chodzi o cold calling. W średnich i dużych firmach, gdzie dyrektor ma trzy sekretarki po drodze, no może być ciężko do niego dotrzeć telefonem. O wiele łatwiej zbudować bazę i trafić do niego bezpośrednio po prostu mailem. Tak? Następna kwestia, też pokażę na przykładzie później. Odbiorca decyduje, kiedy chce nam odpowiedzieć, kiedy chce odczytać. Jeśli chodzi na przykład teraz, tak, jestem prezesem firmy, ktoś chce mi coś sprzedać, ktoś by teraz do mnie zadzwonił, no to ja nie odbiorę telefonu, bo mam webinar z wami, nie? Ale jeśli wysłałby cold maila, ja na przykład, nie wiem, o godzinie 14 będę wolny, ja mogę tego cold maila odczytać wtedy. Bardzo często widzimy to, że ludzie odczytują maila na przykład o 24. Są ludzie, którzy odczytują wcześniej rano około 6. No raczej nikt nie robi cold callingu o 24 czy o 6, bo tak trochę się to mija z celem, nie? Szczerze mówiąc. W kolei mamy też jasną ścieżkę follow-upów, dorzucania wartości. Pokażę wam to na przykładzie później, jak wysłać pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego maila i cały czas pokazywać temu odbiorcy, że warto z nami porozmawiać, nie? I myślę, że wielu z was teraz siedzi i się zastanawia, czy ktoś w ogóle odpowiada jeszcze na maile z ofertami. I tutaj pewnie dla wielu zaskoczenie, cold mail to nie oferta. Raz, że pod kątem prawnym nie możemy komuś w ciemno wysłać oferty jakiegoś cennika, wiecie, jakiejś promocji. Z drugiej strony,
To by było zbyt piękne, żeby było prawdziwe, że wyślemy ofertę dyrektorowi sprzedaży albo właścicielowi firmy i on powie, o, ja chcę to kupić. No to jest irracjonalne, tak? Jak dobrze wiecie, w B2B te procesy decyzyjne czasami trwają kilka, jak nie kilkanaście miesięcy. Jeden z naszych klientów ma proces sprzedaży, który trwa 18 miesięcy średnio, no więc to byłoby bez sensu, krótko mówiąc, nie? Kolby jest początkiem procesu sprzedaży, czyli tak naprawdę widzimy jakiś problem na rynku, widzimy jakieś wyzwanie, które dana firma mieć i próbujemy pomóc im w rozwiązaniu, czyli budujemy tą relację, tak? Zapraszamy kogoś na spotkanie, na rozmowę, na webinar taki jak dzisiaj, bo to też nie musimy przecież uderzyć do kogoś z zaproszeniem na spotkanie, możemy go zaprosić na webinar taki jak dzisiaj na przykład, nie? Więc pamiętajcie, że w Coldmailu nie chodzi o to, żeby wysłać ofertę. I w Coldmailu, jak już wrzuciłem Winstona Churchilla do prezentacji, to pozwoliłem też siebie wrzucić. W Coldmailu chodzi o to, że musimy pokazać naszym odbiorcy, że wiemy, gdzie swędzi i umiemy najlepiej podrapać. Bardzo prosta definicja, o co chodzi w Coldmailu, tak? Ktoś czytając tą wiadomość, musi poczuć, że rozumiemy jego sytuację, nie? I teraz bardzo prosty przykład. To nie jest Coldmail, to co teraz widzicie na ekranie, tak? Jakby jakaś taka kolorowa, graficzna kreacja z jakąś ceną wysłana w ciemno. To jest realny mail, który parę lat temu dostałem na swoją skrzynkę, będąc handlowcem w jednej firmie i od paru lat ten screen chodzi ze mną i to jest dokładnie przykład tego, jak nie wysyłać cold maili, tak? No jakby nikt tego nie kupił w taki sposób i to jest zupełnie bez sensu, tak? To jest cold mail. I żebyście mieli trochę jakby tła sytuacyjnego, to jest cold mail wysłany do pana Przemysława, który jest prezesem polskiej firmy produkcyjnej i jak widzicie na początku, piszemy o tym, że pracując na co dzień z firmami podobnymi do firmy pana Przemka, widzimy, że opierają swoją sprzedaż o polecenia i stałych klientów. To jest to, co ja mówiłem wcześniej, a propos tego, że dostajemy dużo takich zgłoszeń. Postanowiliśmy zrobić taką kampanię, bo widzimy, że firmy, które istnieją kilkanaście lat na rynku, no kurczę, nie umiemy sobie poradzić do końca z aktywną sprzedażą, tak? Więc w pierwszym akapicie piszemy, jaki widzimy problem i jakby skąd w ogóle wziął się nasz kontakt, tak? Drugi akapit, piszemy krótko w trzech, czterech zdaniach, jak możemy pomóc to rozwiązać, jak to wygląda podczas współpracy z nami. Ostatni akapit to jest call to action, czyli proponujemy rozmowę, tak? Pytamy, czy takie rozwiązanie byłoby interesujące dla naszego odbiorcy, no i próbujemy umówić się na jakieś spotkanie czy rozmowy z nim, tak? To jest przykład maila takiego pierwszego, takiego intro, tak, które wysyłamy w różnych kampaniach. To akurat mail jest z jednej z naszych kampanii wyciągnięty, jak widzicie, w imieniu Moniki Dobrowolskiej z naszego zespołu sprzedaży. I to właśnie jest cold mail. Mamy jakąś sytuację na rynku czy w firmie klienta, widzimy, że jest jakiś problem, proponujemy mu rozwiązanie tego problemu i piszemy, jak mogłoby to mniej więcej wyglądać i próbujemy umówić się z nim na rozmowę. To jest właśnie cold mail. To jest ten początek procesu sprzedaży, o którym mówiłem wcześniej. Nie? Jak wygląda taka cała kampania cold mailowa? Kampania cold mailowa przede wszystkim składa się z czterech jakby rzeczy, które musicie zgrać ze sobą. Przede wszystkim skrzynka e-mail, z której się kontaktujecie. Czyli to musi być mail personalny. Jeśli na przykład macie w tym momencie maila jan.kowalski, możecie stworzyć sobie drugą skrzynkę j.kowalski i z tej drugiej skrzynki wysyłać. No bo skoro my kontaktujemy się personalnie z ludźmi, no to my nie możemy się kontaktować jako sprzedaż@firma.com, no bo to jest komunikacja ludzi do ludzia, nie? Krótko mówiąc. Potem mamy bazę kontaktów, bezpośrednich kontaktów, czyli nie kontaktujemy się na maile typu kontakt, office, info@firma. Wiadomo, jeśli ktoś sprzedaje do małych firm, to może to mieć sens, no bo często w małych firmach przy kilkuosobowych zespołach i tak głównego maila tego typu obsługuje właściciel, no ale zdecydowanie częściej w naszych projektach używamy właśnie maili bezpośrednich. Pokażę, tak jak mówiłem zaraz, jak sobie poradzić z taką bazą. I kontaktujemy się bezpośrednio z tymi ludźmi. Tak? Mamy treść kampanii, czyli jak wygląda nasz pierwszy mail, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Jakby zaraz też powiem o tym, jak my najczęściej podchodzimy do kwestii budowania tych treści, ile tych maili i follow-upów wysyłamy. No i na końcu musimy mieć program wysyłkowy, który to zautomatyzuje wszystko. Tak? I po kolei te etapy teraz tak naprawdę wam omówię. Jeśli chodzi o skrzynkę e-mail, tutaj pojawia się teraz dużo linków i dużo screenów, dlatego też, tak jak Adrianna mówiła na początku, jeśli ktoś dołączył w trakcie, to powtórzę, trafi do was nagranie i trafi do was też ta prezentacja.
Czyli nie musicie robić notatek, nie musicie sobie zapisywać tego, jakichś screenów robić. Będziecie to wszystko mieli, możecie sobie poklikać, jakby wszystkie linki do narzędzi, różnych opisów, to wszystko będzie u Was, nie? Także mamy narzędzie AppMailDev, gdzie wystarczy, że na taki specjalny adres mailowy, jak wejdziecie na ich stronę, wyślecie maila ze swojego, jakby z tej nowej skrzynki, którą używacie do wysyłki i wyskoczy Wam taki raport. On wygląda strasznie, jakby wiem, że dla wielu z Was to jest czarna magia. Chodzi po prostu o to, żeby wszystkie te zabezpieczenia typu SPF, DKIM, RBL, czyli czarne listy, żebyśmy wszędzie tutaj mieli pas. I najprostsze, jak możecie to sprawdzić, to tutaj macie podlinkowany artykuł The Woodpeckera, jednego z narzędzi, które właśnie my polecamy, jeśli chodzi o tego typu wysyłki. Tam jest opisane, co zrobić, jeśli na przykład SPF będzie not pass, czyli jakby nie jest u Was ustawione to zabezpieczenie. Spokojnie, jeśli korzystacie ze skrzynek na Office 365 czy na Google Workspace, a widzimy, że to jest bardzo często w wielu firmach wykorzystywane, to w zasadzie domyślnie wszystkie te zabezpieczenia są ustawione. Jeśli korzystacie z zewnętrznych hostingów poczty, typu na przykład CyberFox, to odezwiecie się do supportu i na pewno Wam pomogą. My z CyberFox i z naszymi klientami nieraz to testowaliśmy i rzeczywiście support pomaga, ustawia te wszystkie rzeczy i nie musicie się niczym przejmować. Jeśli nie ma nas na czarnych listach spamowych, to jakby też wszystko jest ok. Jeśli jakaś lista się pojawi, to też w tym narzędziu, jak tu byśmy rozwinęli i byłaby jakaś czarna lista, to też w tym narzędziu będziecie mieli link i też będzie opcja, żeby zobaczyć, jak się wypisać te czarne listy. Jak niektóre firmy trafiły na czarną listę spamową? Bardzo prosty case. Życzenia świąteczne. Wiele firm wysyła życzenia świąteczne do klientów, robiąc UDW. Czyli wrzucacie na przykład 40 adresów do maila, robicie jakąś tam grafikę, tak, jakieś życzenia i w tym momencie, jeśli wyślecie UDW do 40 osób na raz i zrobicie tak do kilkudziesięciu, nie może do kilkuset osób, to może się okazać, że wasza skrzynka zostanie zaklasyfikowana jako spam. No bo wy w jednej sekundzie wysyłacie wiadomość do kilkudziesięciu osób. No to się nie zdarza, tak? No tutaj się pojawia jakaś automatyzacja, może zła automatyzacja. Jest mega dużo firm, które przez tego typu rzeczy parę lat temu właśnie miały skrzynki na czarnych listach, więc warto na to zwrócić uwagę. Nie? Skrzynka musi być rozgrzewana najlepiej 2 do 5 tygodni. Jak stworzycie sobie nową skrzynkę do wysyłki, to nie zaczynajcie od razu wysyłać kilkuset wiadomości. W Woodpeckerze jest taka fajna funkcja warm-up, która wysyła automatycznie maile z waszej skrzynki na różne serwery. To są po prostu przepisy kulinarne. I automatycznie odpowiada na te maile. Czyli serwer pocztowy widzi, że nowa skrzynka zaczęła wysyłać maile do różnych odbiorców i ci odbiorcy odpowiadają. Wszystko jest ok. Po takim warm-upie dwutygodniowym, jak uruchomicie wysyłkę od 50 firm dziennie, tak? 50 osób, które kontaktujecie, Woodpecker wysyła to w taki sposób, że po prostu co parę minut wychodzi kolejny mail. Tak na przykład co 2, co 3, co 4 minuty wychodzi kolejny mail ze skrzynki. To wszystko jest ok. Możecie potem sobie zwiększać co tydzień dodawać tam po 30, 40, 50 odbiorców dziennie. Taki maks, który my najczęściej wykorzystujemy i który w wielu kampaniach też nam się sprawdza już od roku, od dwóch lat, jak czasami pracujemy z klientami w jakichś dłuższych pakietach, to jest na przykład 200 maili dziennie. To jest taki maks, który praktykujemy i nie ma wtedy żadnych problemów ze skrzynką. Tak? Jeśli zaczniecie wysyłać po 500, po 1000 dziennie, no to wtedy te problemy chcąc, nie chcąc się pojawią, no bo to też jest już zbyt duża ilość mimo wszystko, nawet wysyłając takim programem jak Woodpecker, który w taki inteligentny sposób to wysyła. Nie? Kwestia też strategii w cold mailu jest bardzo ważna. Strategii, czyli to tak naprawdę, kogo skontaktujemy i o czym będziemy do niego mówili, tak? Czyli kto dokładnie jest naszym odbiorcą. Musimy sobie to przygotować, do jakich firm chcemy trafić, czyli z jakich branż, o jakiej wielkości, z jakich lokalizacji, z jakich krajów, tak? Jaką mamy specyfikę firmy, która jest naszym klientem. Z drugiej strony, o jakich problemach mówimy. Tak jak widzieliście wcześniej, jedna z naszych kampanii cold mailowych dotyczyła tego, że polskie firmy opierają się o stałych klientów i polecenia i mają problem z aktywnym podejściem do sprzedaży. To jest jeden z problemów, o których możemy mówić w kampanii. Zaraz będą inne przykłady też treści, które Wam pokażę, gdzie będziemy o innych problemach mówili, tak? Jakby o innych wyzwaniach, które ta osoba po drugiej stronie może mieć. Nie? Ważna jest też kwestia, co ten człowiek słyszy na co dzień a propos swojego problemu. No bo jeśli on słyszy od handlowców, że kurczę, prezesie, no jest mało klientów na rynku, ludzie nie chcą kupować, albo mamy coraz większe stoki magazynowe i ciężko nam ten towar wypchnąć i my dokładnie o tym napiszemy, no to
ten człowiek po drugiej stronie, pomimo że dostanie cold maila, on widzi, że kurczę, no rozumiecie tą jego sytuację, nie? Ważne też jest to, co się dzieje aktualnie w branży, co się dzieje na świecie, co się dzieje w jego firmie, co się dzieje w otoczeniu tego człowieka, tak? Mamy dzisiaj social media, mamy LinkedIn, mamy Facebooki, mamy jakieś kanały na YouTube, naprawdę wielu ludzi, czy jakieś wywiady, tak, które możemy obejrzeć z prezesem danej firmy, wielu ludzi naprawdę możemy znaleźć online i zobaczyć, jak ich sytuacja wygląda. W tym momencie jest też o tyle ciekawe, że na LinkedInie wielu ludzi wrzuca swoje podsumowania roku i plany na przyszły rok. Jeśli zobaczymy, że czyimś planem na przyszły rok jest wejście na nowy rynek, no to z naszej perspektywy aż głupio byłoby się nie odezwać do takiego człowieka, nie? Ważne też jest to, jak kupuje nasz prospekt. Czy to są tematy, które się zamykają bardzo szybko, czy to są tematy, gdzie musimy się wykazać dużą wiedzą o problemach klienta, bo cykl jest kilkunastomiesięczny czasami. I ważne też w strategii jest to, ile maili wyślemy. Czy wyślemy 2 maile, czy 7 maili, czy 5 maili. My zawsze zalecamy taką sekwencję 3, maksymalnie 4 maili. Czyli mail główny i 2-3 follow-upy. Jest to z jednej strony liczba, która nie pozwala nam jakby zasypać gdzieś tam niechcianymi mailami osoby po drugiej stronie, więc jakby szanujemy też prywatnie, że jak ktoś nie odpowiedział przez 4 maile, to po prostu nie jest tym zainteresowany. Ale z drugiej strony bardzo często dostajemy odpowiedzi na drugiego, na trzeciego maila, czy nawet na tego czwartego. Ktoś odpisuje, że jakby dziękuję za upór, bo miałem bardzo gorący okres, temat był ciekawy, ale zapomniałem odpisać. Więc jakby w naszej strategii też powinno się znaleźć to, ile my tych maili chcemy ułożyć i nasze wartości i te problemy, o których piszemy, na ile maili rozbijemy. Nie? Jeśli chodzi o bazę, najważniejsza kwestia w bazie to nie kupujcie na Allegro. Nie kupujcie w różnych źródłach, gdzie możecie kupić. Tak jak był ten mailing wtedy, który pokazywałem, który nie był cold mailem, nie? Że nagle możecie za tam 200-300 zł kupić bazę, tak nie wiem, kilkudziesięciu tysięcy rekordów. Praktyka jest taka, to słyszałem już od niejednej firmy, że po prostu połowa kontaktów w tej bazie jest nieaktualna, a druga połowa to jakieś maile takie typu kontakt małpa firma. Więc wartość sprzedaży B2B jest tego praktycznie zerowa, także nie róbcie tego. Pokażę zaraz kilka narzędzi i pokażę dużo mięsa, jak takie bazy budować. Ważny temat, czyli temat RODO. Na pewno on się pojawiał gdzieś w komentarzach, więc pewnie już odpowiem na wiele waszych pytań w tym momencie. Jakby na gruncie RODO macie tak naprawdę dwie podstawy do tego, żeby przetwarzać czyjeś dane do celów marketingowych. Jedna kwestia to jest zgoda. Jest oczywiste, tak? Wchodzicie na przykład na stronę CyberFolks, wypełniacie ich formularz kontaktowy, macie checkbox, który jest do zaznaczenia, że zgadzacie się na przetwarzanie danych, czy dołączacie do webinaru, też jest ten checkbox, wszystko jasne. Ale z drugiej strony jest też coś takiego jak prawnie uzasadniony interes. I RODO w motywie 47 wprost pisze, że na tej podstawie możemy przetwarzać dane do celów marketingu bezpośredniego. Oczywiście, jeśli ktoś poprosił o usunięcie danych, musicie je usunąć. Tak? Jeśli ktoś zapyta, skąd pozyskaliście dane, też musicie mu wytłumaczyć, jak do niego trafiliście. I bardzo ważne jest to, żeby spełnić obowiązek informacyjny. Czyli właśnie, kto jest administratorem, w jaki sposób te dane, jakby ktoś może mieć dostęp do tych danych, żeby je usunąć na przykład, tak? Jak długo te dane są przetwarzane. I tak jak powiedziałem, jak ktoś zapyta, skąd są te dane, to musicie mu powiedzieć, jakby w jaki sposób doszliście do tego, że zbudowaliście czyjegoś maila, czy macie czyjeś dane w swojej bazie. Nie? Ważne jest to, że nawet sam prezes Polskiego Urzędu Ochrony Danych Osobowych w swoim sprawozdaniu z 2020 rok, możecie go znaleźć online, powiedział, że jakby ta praktyka jest dopuszczona, tak? No bo RODO nie miało na celu zablokować komunikację biznesową w Polsce i w Europie, miał na celu trochę ograniczyć ten dziki zachód, który był z danymi, czyli telekomy, które sprzedawały już dane na potęgę, tak? Ludzie jakieś dzwonili z prezentacjami garnków, nie mieli pojęcia, skąd w ogóle mają twoje dane, ale komunikacja biznesowa cały czas jest dopuszczalna, tak? W kwestii bazy pokażę teraz kilka narzędzi. Pierwszym z nich jest Sales Navigator. To jest dodatek do LinkedIna, do waszych profili na LinkedInie i to jest oficjalne narzędzie LinkedIna, tak? Więc jakby oficjalnie na ich stronie możecie to narzędzie kupić. O cenach narzędzi powiem też za chwilę, jakby zobaczycie, że to są w zasadzie śmieszne pieniądze versus to, co możemy osiągnąć za to. Jeśli jesteście w głównym panelu Sales Navigatora i chcecie, załóżmy, trafić do firmy GetSales i do ich prezesa i wpiszecie GetSales CEO, widzicie mój profil, tak? Jakby Sales Navigator umożliwia to, że możecie przeszukiwać LinkedIna według różnych filtrów,
i też mieć dostęp do danych, które nie byłyby z poziomu normalnego konta dostępne, bo są poza waszą siecią kontaktu. Załóżmy, nie macie mnie w sieci kontaktu i nie macie jakichś bezpośrednich znajomych ze mną, ale w Sales Navigatorze możecie mnie znaleźć, nie? I jest takie sprytne narzędzie, które się nazywa SalesQL i to jest dodatek do Chroma, tak? Który możecie sobie pobrać. I jeśli poprzez ten dodatek na tej stronie, gdzie wyszukaliście mnie, tak, klikniecie sobie w ikonkę, no to możecie do każdej z tych osób wejść w ich profil. Jak wejdziecie tym dzióbkiem w profil, to widzicie mojego maila. Widzicie nawet moje telefony. Powiem wam wprost, ten telefon, który jest oznaczony jako personal, to jest realnie mój numer telefonu, tak? Nie wiem, skąd te dane wzięli, ale mają mój numer telefonu bezpośredni. Ten drugi numer jest dobrze oznaczony, to jest nasz firmowy numer do działu sprzedaży. I teraz tak, mamy mojego maila, tak? paweł@getsales.pl. Drugi sposób, żeby znaleźć czyjegoś maila, jeśli nie ma go na LinkedInie, no bo nie wszyscy mają profil na LinkedInie przecież, tak? Jest takie sprytne narzędzie hunter.io, gdzie w Hunterze możecie albo zrobić sobie listę imion, nazwisk i domen firmowych, żeby wam znalazło maila, albo robić to pojedynczo, tak jak tutaj na tym skinie widzicie, że wpisałem po prostu moje imię i nazwisko i naszą domenę. I Hunter pokazuje nam maila, który jest prawdopodobnie nasz. Widzicie, jest 72% szans, że to jest mój mail. Ale teraz spójrzcie. Przecież tutaj był mail paweł@getsales, a tutaj jest mail p.kobusiński@getsales. No to który jest prawidłowy? Będziemy zgadywać? No, tu przychodzi nam z pomocą trzecie narzędzie, czyli bouncer. Bouncer, który odpowiada za weryfikację adresów mailowych. I jak tutaj widzicie, wpisałem najpierw tego maila p.kobusiński, który nie może być potwierdzony, jakby nie są w stanie potwierdzić, czy to jest prawidłowy mail, czy nie, więc dlatego on ma status risky, że jakby to jest ryzykowne wysyłać ten adres mailowy, ale ten drugi mail, który znaleźliśmy, czyli paweł@getsales, jest dostarczalny. I jakby widzicie, że z dwóch maili, z dwóch różnych maili, z dwóch różnych narzędzi weryfikujemy tak naprawdę to, który mail jest prawidłowy. I idąc dalej, nawet jeśli ktoś chce już bardzo taką mrówczą pracę wykonać, to możecie sami nawet sobie wpisywać różne kombinacje maili w bouncera i sprawdzać, który będzie prawidłowy, tak? Jeśli ktoś naprawdę chce do tego podejść w taki bardzo łopatologiczny sposób. Kolejna kwestia, którą możemy wykorzystać w Sales Navigatorze, to szukanie po filtrach. Załóżmy, że sprzedajecie coś do dyrektorów i menadżerów IT w dużych firmach produkcyjnych. No to ustawiacie sobie filtry na Polskę, bo interesuje was polski rynek. Ustawiacie sobie industry na manufacturing, czyli na firmy produkcyjne. Ustawiacie sobie headcount, czyli zatrudnienie w tej firmie, na wszystkie przedziały powyżej 500 osób, bo tak naprawdę załóżmy, że chcecie tylko do takich większych firm dotrzeć i job title ustawiacie na różne kombinacje związane z waszą grupą docelową. I nagle widzimy, że macie ponad 1000 rekordów na LinkedInie, które spełniają te kryteria. I jak widzicie, mamy parę osób, dyrektor IT z różnych dużych firm, tu jest GSK, tu jest Polska Grupa Farmaceutyczna, tu jest Schneider i jest ich ponad 1000. I teraz wcześniej pokazywałem wam, że mogliście wejść w profil i sobie ręcznie tego maila ściągnąć, ale mając 1000 takich rekordów, to trochę by to było głupie, żeby tak siedzieć i tak ściągać te maile i tak wiecie, robić tą bezsensowną robotę, więc SalesQL, co nam umożliwia, to ściągnięcie całej listy również. Zadajemy sobie, też klikając tą ikonkę, zadajemy sobie parametry, że chcemy od pierwszej do dziesiątej strony ściągnąć kontakty, czyli mamy ich 250. Możemy sobie otworzyć różne foldery, na przykład, że to są ludzie z IT lub ludzie z jakichś różnych krajów i klikamy continue. I z SalesQL mniej więcej ściągnięcie tych 10 stron zajmie jakieś 20 minut. Więc w tle SalesQL sobie będzie ściągał te dane, i potem macie możliwość wyeksportować te dane do Excela. I to akurat przykład jakby innej kampanii i jakby innych danych, więc dlatego są 92 kontakty, a nie 250, ale jak widzicie, możecie wyeksportować sobie to do pliku Excela. Możecie zaznaczyć, że chcecie maile i telefony firmowe. Telefonów nie polecam, jakby niestety i SalesQL, i Lusha, i wiele innych narzędzi bardzo często myli się w tematach telefonów do różnych osób. Więc z telefonami to niestety jest ciężki temat, z mailami to już jest zupełnie inna sprawa. I tutaj jak ściągniecie sobie takie dane do Excela, to dostaniecie taki plik. Wiem, że on jest mało czytelny,
jakby jako screen, ale chodzi o to, że wszystkie te dane, które wcześniej mieliście, czyli imię, nazwisko, stanowisko, miasto, firma, adres mailowy, branża, ten telefon, te wszystkie dane ściągną wam się do Excela. Jak sobie oczyścicie ten plik, to macie w zasadzie gotową bazę kilkuset adresów, które możecie wykorzystać w swojej kampanii, tak? I tak samo weryfikacja poprawności tych adresów poprzez bouncera jest możliwa jako lista. Czyli też nie musimy kopiować tych 200 adresów, tak? Kopiuj, wklej, kopiuj, wklej, kopiuj, wklej. Możemy wkleić listę. Po prostu Ctrl-C, Ctrl-V, wszystkie dane z tej kolumny z Excela. I mamy w tym momencie jakby sprawdzenie kilkuset adresów w ciągu paru chwil dosłownie. I widzimy, które są prawidłowe i możemy wysyłać, które są nieprawidłowe. Więc mega to przyspiesza tak naprawdę pracę na większych zbiorach danych. I jeśli chodzi o te wszystkie narzędzia, ile to kosztuje? No bo myślę, że dotrzeć do konkretnej osoby na jej skrzynkę to całkiem fajna wartość i możemy to zrobić za grosze dosłownie. Patrzcie, Sales Navigator na miesiąc kosztuje 62 euro, czyli niecałe 300 zł. SalesQL za 1000 rekordów, czyli za 1000 tych wyciągniętych maili z LinkedIna, to jest kwestia 170 zł. Bouncer za 2000, to jest jakby ich najniższy pakiet, nie? Za 2000 rekordów, które wam sprawdzi, czyli za 2000 maili, to jest 60 zł. I Hunter, w którym możecie też sobie szukać różne maile, jeśli kogoś byście na przykład, nie wiem, w Google znaleźli, czy na jakiejś innej stronie i chcecie do niego trafić, na jego skrzynkę, to Hunter to jest kwota trochę ponad 200 zł za 500 rekordów. I teraz patrzcie, miesięcznie za 740 zł macie dostęp tak naprawdę do przynajmniej 1000 osób. No, zakładając, że z tych 1000 osób będziemy mieli konwersję chociażby 1%, tak? To jest 10 lidów, które możemy za to pozyskać. 10 lidów z bardzo mocno wytargetowanej bazy. Jeśli ta konwersja będzie na poziomie 5%, no to te stawki robią się praktycznie śmieszne w tym momencie, nie? Potrzebujemy tylko wiedzy, z jakich narzędzi skorzystać i wiedzy, jakby kogo dokładnie szukamy, tak? No i trochę też czasu. Oczywiście te kilka narzędzi to taki basic, tak? To jest jakby część tego, co można zrobić. Jest wiele innych droższych narzędzi, droższych baz danych, ale żeby wam po prostu pokazać, jak to może działać, no to wystarczy dosłownie jakby paręset złotych i już mamy dostęp do wielu ludzi, tak? Ciekawe źródła danych, z których możecie korzystać, to na przykład Puls Biznesu czy inne tego typu gazety biznesowe, gdzie możecie tak naprawdę, tak jak tutaj na screenie teraz, jest artykuł, że Drutex zapowiada skok sprzedaży. Później w artykule jest napisane, że planują rozbudowę swojej hali. No jeśli ja bym sprzedawał usługi dla firm takich jak Drutex, to dla mnie to jest złota informacja, że Drutex coś takiego planuje. Wysłać call maila do prezesa? Żaden problem. Następnie LinkedIn, profile firmowe i prywatne. Tak jak mówiłem wcześniej, ktoś planuje przyszły rok, wrzuca posta na LinkedIna, macie super dane. Portale branżowe, na przykład chłodnictwo i klimatyzacja, portal przemysłowy. Każdy tak naprawdę portal ma gdzieś, każda branża ma tak naprawdę swój portal czy swoją gazetę, gdzie są różne ciekawe wywiady. Tak samo YouTube czy podcasty, tak? Też możemy wiele ciekawych danych z tego wyciągnąć. Jeśli chodzi o kwestie ciekawych źródeł danych, tutaj przykładowy cold mail do pana Przemka z pewnej firmy, na którego trafiłem słuchając jednego z podcastów. I strukturę cold maila dobrze znacie. Napisaliśmy, że dzień dobry panie Przemku, tak, przesłuchałem odcinek tego i tego podcastu z pana udziałem. Krótkie zagajenie, dlaczego w ogóle odezwałem się do tego człowieka. Krótki pitch tego, co my robimy, to są dosłownie trzy zdania. I pytanie, czy byłby tym zainteresowany, żeby pogadać. I jak widzicie, wysłałem to o 9 rano, o godzinie 22 pan Przemek odpisał, dzięki za wiadomość, fajnie, tutaj masz mojego wspólnika Tomka, który odpowiada za sprzedaż, pogadajcie bezpośrednio. No znajdźcie mi drugi, tak tani i tak szybki sposób na pozyskanie lida, którego chcemy pozyskać. No, no nie ma czegoś takiego po prostu już, nie? Jeśli chodzi o treść kampanii, jak widzicie, ta treść musi być o odbiorcy, ona nie może być o nas, że jesteśmy liderem rynku, mamy 200 klientów, jesteśmy super świetni, błyszczący, mamy najlepszych konsultantów, to nie o to chodzi. Chodzi o te właśnie problemy, wyzwania i bolączki, tak? Co widzimy na rynku, jaka jest sytuacja w branży, jaka jest sytuacja na świecie, jak my widzimy tą sytuację pracując z innymi firmami, jak innym pomogliśmy. Tutaj macie link do mojego artykułu, on już ma kurczę z 2 lata, o tym jak napisać cold maila w różnych przykładach, w różnych branżach, w różnych produktach. Bardzo polecam sprawdzić. Bardzo tak naprawdę krótki i konkretny artykuł, jak takie treści przygotować. I tak jak mówiłem wcześniej,
jakby inna będzie strategia, inna sprzedaż, jeśli sprzedajemy farby do hurtowni budowlanych, bo produkujemy tego typu chemię. To są produkty znane, takie bardzo transakcyjne i szybkie rzeczy, a inna rzecz będzie, jak sprzedajemy systemy ERP, które są mega drogie, zmienia się raz na parę, jak nie paręnaście lat i to jest zupełnie inna sprzedaż, więc jakby zupełnie inaczej ta wiadomość będzie wyglądała. W artykule trochę więcej o tym właśnie mówię. Nie? Jeśli chodzi o kampanię, jak mówię, składa się nas 3-4 maili. Czyli jeśli wyślemy do kogoś pierwszą wiadomość, to jak widzieliście wcześniej te dwa przykłady i nie odpowie nam na przykład przez 3-4 dni, to wysyłamy follow-upa. Czyli przypominamy się z tematem, piszemy, dlaczego to jest ważne, no bo wiele firm przygotowuje się na 2023 rok. Jeszcze raz piszemy tą wartość, którą chcemy zaoferować tej osobie. Jak widzicie, jak brzmi to ciekawie, wystarczy, że pan odpisze i umówimy się na krótką rozmowę i sprawdzimy, czy bylibyśmy w stanie wesprzeć waszą sprzedaż. Proszę bardzo, jest follow-up i jakby jest podbicie tematu, jest trochę więcej wartości, jest trochę więcej konkretów, które możemy tej osobie przekazać i dalej tak naprawdę możemy podgrzewać ten kontakt, nie? Jeśli ktoś nie odpowie na tego drugiego maila, to możemy wysłać trzeciego maila, znowu po 3-4-5 dniach, tak? I znowu możemy dać tak naprawdę bardzo szybką opcję tego, żeby ktoś się wypowiedział na ten temat. Jeden z takich bardzo prostych przykładów w niektórych kampaniach, które wykorzystujemy, po prostu dać komuś trzy opcje, że nawet nie musi nam odpowiadać całym zdaniem, wystarczy, że wpisze jedną z tych cyferek, tak? Wpisze jeden i wiemy, że nowi klienci to jest temat dla nich, tak? A na odpowiedziach nam zależy, nie ukrywajmy, nie? I tych pozytywnych, tych negatywnych, żebyśmy wiedzieli, jaka jest sytuacja. Jeśli to dla kogoś było zbyt nowoczesne, można w bardziej konserwatywny sposób tego maila napisać. Po prostu, jeśli pan nie odpowiedział przez te maile, to może ktoś inny w waszej firmie z tym tematem zajmuje, nie? Może pan dać kontakt do osoby. Więc cała ta sekwencja, no jakby musi być o odbiorcy i musi być cały czas na wartość, nie? Kwestia wysyłki, nie róbcie tego ręcznie, zróbcie to na przykład Woodpeckerem. Woodpecker kosztuje 200 zł za 1500 osób miesięcznie, które możecie skontaktować. Czyli do tych 700 paru złotych dokładamy 200, no to poniżej 1000 zł mamy tak naprawdę cały komplet tego, co potrzebujemy. Tak? W Woodpeckerze możecie zrobić sobie całą sekwencję maili i też ustawić zmienne do każdego rekordu. Zaraz pokażę, jak to wygląda. Tutaj macie link, on jak widzicie jest z takim referalem partnerskim, to jakby nie chodzi o promocję Woodpecker, coś takiego, po prostu z naszym linkiem partnerskim macie dłuższy okres testowy, 30-dniowy, więc jeśli będziecie chcieli testować i chcecie mieć te 30 dni tam standardowo, jest 14 dni okresu testowego, to możecie skorzystać z naszego linka, możecie też wejść bezpośrednio, no jakby wiecie, gdzie Woodpeckera znaleźć, myślę, nie? To jest panel w Woodpeckerze. Czyli widzimy, to akurat ukryłem dane, ponieważ to wyciągnąłem z projektu u jednego z naszych klientów. Widzicie trzy różne kampanie. Widzicie w głównym panelu Woodpeckera od razu wszystkie statystyki takie najbardziej potrzebne. Jakby wchodząc w każdą z tych kampanii, od razu widzicie jakby overview tego, jak dana kampania wygląda. Tak? Czyli ile wiadomości wysłaliśmy, ile jest nieprawdziwych adresów, ile było dostarczonych, jaka jest otwieralność, ile jest odpowiedzi, ile jest leadów z tego, nie? I ustawiając kampanię, dokładnie tak to wygląda. Czyli to, że piszemy dzień dobry panie Przemysławie, dzień dobry pani Adrianno, dzień dobry panie Pawle, to wszystko podstawiamy sobie takimi zmiennymi w bazie. Nazwę firmy możemy postawić zmienną, stanowisko osób możemy postawić jako zmienną, pan, panu, pani, panią, to też możemy ustawić jako zmienne i mając 1000 rekordów w bazie, tak naprawdę Woodpecker sam na te zmienne podstawia, no więc nie ma nic prostszego tak naprawdę, nie? Jakby cała sekwencja też, konkretne dni, to wszystko ustawiacie sobie wtedy w Woodpeckerze. Macie też poniżej tego panelu, który pokazałem tutaj, jak sobie zjedziecie poniżej, macie też tak naprawdę jakby każdego maila ze swoimi statystykami, czyli ile mieliśmy odpowiedzi na pierwszego maila, drugiego, trzeciego, więc jakby możecie sobie to przeanalizować przez pryzmat tak naprawdę różnych kampanii. Przepraszam na chwilkę. Przepraszam, niestety zima nie odpuszcza i jestem dziś przeziębiony, jak też Adriana zresztą, z którą rozmawialiśmy wcześniej. Także macie możliwość jakby śledzić statystyki po każdej odpowiedzi, więc dokładnie widzicie, jak ta kampania wygląda. I rzecz jest taka, że im więcej maili, w sensie drugi, trzeci, czwarty mail, one powinny dawać coraz więcej odpowiedzi. Więc jakby to też warto śledzić. Nie? Analiza takiej kampanii jest też bardzo ważna pod kątem tego, ile dostajemy odpowiedzi, co to są za odpowiedzi. Tak?
Czyli po każdej wiadomości badamy to, ile odpowiedzi do nas przyszło, tak? I teraz, czy to są odpowiedzi na tak, czy na nie, z każdej możemy wyciągać jakiś konkretny feedback, tak? No bo jeśli ktoś napisał, że to nie jest temat dla niego, bo ma na przykład umowę, nie wiem, na rok z aktualnym dostawcą, no to mamy super informację. Dobra, to wrócimy do tego człowieka za 9 miesięcy. Proszę bardzo. I wtedy będzie dobry okres, żeby rozpocząć rozmowę, tak? Ile mamy leadów? Jakby to też jest kwestia wtóra, no bo jeśli sprzedajemy te farby do hurtowni budowlanych, raczej tych leadów będzie dużo. Jeśli sprzedajemy drogie systemy IT, no to nie liczmy, że tych leadów nagle będzie 50 miesięcznie. Tak? To jest niemożliwe, żebyśmy znaleźli 50 firm miesięcznie, które chcą zmienić system ERP za parę milionów. No to znowu, to było zbyt piękne po prostu, nie? Tutaj macie takie ogólne wytyczne, których my się trzymamy często w kampaniach, biorąc pod uwagę, czy coś działa, czy nie działa. Jeśli open rate, czyli ilość odczytań jest niższa niż 40%, warto popracować nad tytułem wiadomości. Jeśli mamy mniej niż 10% odpowiedzi, to też warto zobaczyć, czy jest ta treść angażująca. Jeśli mamy mniej niż 2% leadów, warto zobaczyć, czy dobrze dobraliśmy te wartości, te problemy i wyzwania, o których mówimy. Jeśli bounce rate, czyli ta ilość nieprawidłowych maili jest większa niż 5%, warto zobaczyć, czy nasza baza jest aktualna i czy jest, jakby, czy to są te kontakty, które nam zależy, czy nie powinniśmy gdzieś błędu, na przykład nie zweryfikowaliśmy tej bazy poprzez bouncera. Ale też, jeśli statystyki są złe, nie bójcie się wywalić wszystkiego do kosza. Tutaj przykład kampanii jednego z naszych klientów, dostawca floty samochodowej. I jeden z dealerów polskich, jeśli chodzi o grupę Waga, tak? Czyli Audi, Volkswagen, Skoda. Tutaj mieliśmy kampanię, gdzie testowaliśmy różne osoby i różne firmy, ale z takim dość ogólnym komunikatem. Jak widzicie, w sprawie 900 osób mieliśmy 12 leadów, co jest no, dość średnim, żeby nie powiedzieć słabym wynikiem. Nagle skupiliśmy się na tym, żeby pokazać firmę jako partnera, który może dostarczyć auta flotowe, czyli na przykład Skoda Octavia, auta premium, czyli na przykład jakieś Audi dla dyrektorów, auta dostawcze typu jakieś busy, tak, dla jednej konkretnej branży. Napisaliśmy treść zupełnie od nowa i nagle z trzy razy mniejszej liczby firm mamy praktycznie taką samą liczbę leadów. Więc warto testować, warto analizować i szukać tego, co może nam dać lepszy wynik w kampanii, nie? Podsumowując całą kwestię cold maila, co jest kluczem do skuteczności tak naprawdę tego wszystkiego? Przede wszystkim bycie naturalnym, tak? Czyli prosty język, czasami też potoczne zwroty. Nie, szanowny panie, ośmieliłem się wysłać do pana niniejszą wiadomość. Wiecie, no, ludzie się tak nie komunikują między sobą, nie? Kolejna rzecz to, czy problem, o którym piszemy, jest na tyle poważny, że prezes myśli o tym pod prysznicem. Znowu to też taka rzecz, którą my lubimy klientom w ten sposób przedstawiać, że jeśli piszemy o błahych sprawach, no to nie liczmy, że dostaniemy nagle furę odpowiedzi i zatrzęsienie leadów, tak? Odpowiedniej jakości baza danych, to co mówiłem wcześniej, muszą być aktualne adresy i bezpośrednie maile, żeby to miało sens. Jeśli ktoś sprzedaje na rynkach zagranicznych, komunikacja lokalna, w Czechach po czesku, w Niemczech po niemiecku, zdecydowanie lepiej takie kampanie wtedy wyglądają niż komunikacja z niemieckimi firmami po angielsku. Jeśli ktoś ma poważne plany co do rynków zagranicznych, no to chcąc, nie chcąc, musicie mieć ludzi lokalnych. Dobrze przygotowana strategia kampanii, czyli tak jak mówiłem, testowanie i jakby analizowanie tych wyników i próba znalezienia takiego złotego środka. No i ta techniczna strona skrzynki, czyli żebyśmy mieli te wszystkie zabezpieczenia poustawiane, żebyśmy nie byli na czarnych listach, żeby maile docierały tam, gdzie mają dotrzeć, tak? I ostatnia kwestia to znowu coś, co bardzo często słychać na konferencjach różnych, nie wiem, na różnych wydarzeniach branżowych, czyli połączenie sprzedaży i marketingu w jedną machinę. Na przykładzie prospectingu bardzo łatwo możemy to zrobić. Jeśli ustalimy jedną definicję leada, czyli wiemy, jaka osoba, z jakiej firmy, z jaką specyfiką jest naszym leadem, to wspólnie marketing i sprzedaż mogą pracować nad prospectingiem. W bardzo prosty sposób. Prospecting makro, czyli takie całe kampanie, tak jak pokazałem na przykład na te kilkaset osób, takie kampanie może robić marketing. Ale z drugiej strony prospecting mikro, czyli wyszukiwanie tych informacji, jak na przykład Drutex, nie, który pokazałem wcześniej, który ma w planach budowę nowej fabryki, to może robić handlowiec. To nawet powinien robić handlowiec. Wiecie, i tak wszyscy siedzimy w internecie cały czas w pracy, tak? Siedzimy na LinkedInie, na Facebooku. No to jeśli możemy przeczytać jakieś ciekawe artykuły i znaleźć tam klientów, no to fajnie wykorzystamy czas po prostu, który mamy, nie? A jak widzicie, no jakby ludzie odpowiadają na to. I to w zasadzie wszystko, jeśli chodzi o kwestie mojej prezentacji.
Widziałem, że czat w pewnym momencie dość dużo tam się działo, także bardzo chętnie odpowiem na Wasze pytania. Lecz najpierw przepraszam, ale się wysmarkam. Za sekundkę wracam. Skorzystam z okazji i Ci podziękuję. Odtworzysz sobie na nagraniu albo w trakcie smarkania. Mnóstwo wiedzy, inspiracji Paweł nam dał. Sporo pytań o RODO, na pewno zaraz odpowiem. Dobra. Jestem z powrotem. Tylko chyba nie słyszę Adrianny. Znowu mnie nie słyszę. Adrianna, czy ty jesteś? Jestem. Okej. Okej, czy teraz mnie słyszysz? To jest ciekawe, że wy jako uczestniczy słyszycie Adriannę i mnie, a ja jej nie słyszę. To może ja się przełączę jeszcze raz po prostu i zaraz zrobimy Q&A. Dajcie mi sekundę, ja za chwilkę wrócę. Okej, okay. Czyli wy mnie słyszycie, czy nie? Okej, okay, tak. Adrianna, teraz cię słyszę. Ty mnie słyszysz? Tak, ja cię cały czas słyszę. Okej. Okay. Ktoś napisał, że cicho mówię. Okej. Okay. To dziwne. Dobra. Już co, było bardzo dużo... Chyba mamy jakiś problem, bo jak ja się włączam, to ciebie nie słyszę. Jak jestem wyłączony, to ciebie słyszę. Okej. Okay. No to wyłącz się. Spróbuję jeszcze raz. Okej. Okay. Paweł, spróbuj jeszcze raz. Paweł, musisz się po prostu wyłączyć. Ja ci zadam pytanie, ty się włączysz. Słychać mnie teraz? Tak, słychać. A ty mnie słyszysz? Kolejny raz, jak nie byłem włączony z mikrofonem, do ciebie słyszałem. Jak włączyłem się z mikrofonem, do ciebie nie słyszę. Tak. Zmień ustawienia sobie tutaj, ponad więc może, żeby na dużo. Ja po prostu przejadę przez czat. Jeśli się zgadzasz, Adriana, to kiwnij głową, bo ja nie słyszę, co mówisz, ale widzę cię. Przejadę przez czat, zobaczę kilka pytań i po prostu postaram się odpowiedzieć szybko na nie, nie? Dobra. Czy w Coldmailu można zaproponować coś za darmo, na przykład bezpłatną analizę marketingową? Dlaczego nie? W ramach call to action możecie napisać, że dla każdego, kto się zgłosi, możemy przeprowadzić bezpłatną analizę kilku wybranych rzeczy, tak? Czy to pod kątem SEO, czy pod kątem jakichkolwiek innych rzeczy. I nie widzę problemu, żeby coś takiego też wrzucić, by ktoś miał jasność, że OK, odezwę się do tego człowieka, odpiszę mu, że jestem zainteresowany, no to oni coś dla mnie zrobią jako taką bezpłatną analizę, nie? Więc jak najbardziej bym z tego skorzystał. Następne pytanie. Czy pozyskiwanie maili do marketingu przez wizytówki Google jest zgodne z RODO? Tak jak mówiłem wcześniej, jakby jeśli jesteście w stanie komuś powiedzieć, jak do niego trafiliście, poprzez profil na LinkedIn, przez artykuł w jakiejś gazecie, poprzez wizytówkę z Google'a i wyślecie do niego kampanię z informacją, że to wy przetwarzacie te dane, przetwarzacie je do celów kampanii marketingowej, będą przetwarzane przez okres tam powiedzmy miesiąca, dwóch, to w zasadzie czy to jest wizytówka Google, czy cokolwiek innego, jak najbardziej można z tego skorzystać, nie? Idźmy dalej. Tutaj Mike napisał a propos RODO, korzystanie z wtyczek mailowych. Klient nie robił z tego. Wiecie, pod kątem RODO tak naprawdę, jeśli macie czyjeś imię i nazwisko z LinkedIna, na przykład w jakiejś wtyczce, tak, był jego mail i macie jego imię i nazwisko z takiego LinkedIna, wiecie, w jakiej firmie pracuje, wiecie, na jakim stanowisku pracuje i próbowaliście różnych wzorów, próbowaliście szczęścia i trafiliście tej osoby, jakby nikt tego nie zakazuje, tak? To nie jest mail, który nagle pozyskaliście z jakiejś bazy, którą, nie wiem, od jakiejś firmy, w której kiedyś pracowaliście, ściągnęliście i nagle, kurczę, nie wiadomo skąd ten mail tam się znalazł, bo osoba nie jest nigdzie widoczna w internecie. No jakby są jej dane widoczne, więc spróbować zbudować tego maila, jak najbardziej można zrobić, nie? Emilia pyta, czy można jeszcze raz link polecający. Tak jak mówiliśmy, prezentację dostaniecie, więc jakby spokojnie możecie sobie przez nią przelecieć i wszystkie linki, będziecie do tego mieli dostęp. Jeśli ktoś też chciałby szybciej, może nawet do mnie się mailem czy LinkedInem odezwać, też mogę link do tego Woodpeckera, ten link z dłuższym trialem podesłać,
to nie jest problem. Tak jak widzicie teraz zresztą na slajdzie, mój mail bezpośredni macie, ja też pokazywałem wcześniej, jak znaleźć. Mój profil na LinkedInie też macie, także jak najbardziej zapraszam, nie? Aga pyta, czy będzie nagranie? Oczywiście, wyślemy nagranie. Podrzucę wam, wiem, że Paweł mnie nie słyszy, ale podrzucę wam nasze... Dokładnie tak jak Kamil napisał, jakby kontakt z właścicielem maila nie jest zabroniony, jeśli tak jak mówiłem, no jakby informujecie, kto te dane przetwarza, tak? Jeśli byście się podpisali z imienia i nazwiska tylko, bez żadnego telefonu, bez żadnych danych firmy, to jest problem, bo ktoś nie wie, co się z jego danymi dzieje, tak? Jeśli, tak jak widzieliście w kolejnych, które wam pokazałem z naszych kampanii, jest wprost napisane, kto się kontaktuje, tak? Na jakim stanowisku pracuje, kto jest administratorem tych danych, no to jakby tu nie ma żadnego problemu. Dopóki ktoś nie powie, że prosi o usunięcie danych, możecie próbować tej osoby po prostu wbić i umówić się na spotkanie, nie? Magda pyta, jak ugryźć kwestię leadów B2B w branży usług edukacyjnych, czy jesteśmy nową osobą w firmie? Jak spróbować wykazać się, jeśli jeszcze nie wiemy, z jakich narzędzi korzysta firma? To jest ciekawe pytanie i zależy to tak naprawdę od targetu. No, branża usług edukacyjnych, nie wiem, czy tutaj targetem są jakieś korporacje i takie programy bardziej szkoleniowe dla dużych firm, czy to raczej jakieś szkolenia dla mniejszych firm. Pokazałem kilka narzędzi, które dosłownie za paręset złotych możecie kupić i dotrzeć do najróżniejszych osób. Jeśli Magda jesteś nową osobą w firmie i jakby chcesz się wykazać, zawsze możesz nawet sama poświęcić te kilkaset złotych, wykupić te narzędzia, dotrzeć do leadów i pokazać szefowi, patrzcie, zrobiłem sobie kampanię przez weekend, mam z tego 10 leadów. Może warto skorzystać w całości na naszej sprzedaży z tego. Myślę, że to jest całkiem dobry pomysł. Tak jak mówiłem na samym początku, nie musimy tutaj pakować nie wiadomo jakich budżetów reklamowych. No, kwestia paruset złotych dosłownie. Nie? Dużo też tych narzędzi ma w ogóle okresy próbne. Sales Navigator na miesiąc jest darmowy. Więc nawet jeśli chcecie spróbować, to możecie zrobić to praktycznie za darmo. SalesQL też ma jakiś pakiet chyba 100 eksportów za darmo, więc nawet nie musicie płacić tej kasy na początku i tak możecie sobie w jakiejś bardzo małej skali przetestować, nie? Mały sklep na JDG, Ola pyta, automatyzacja maili w MailChimp, czy może wracać również do cold mail klientów hurtowych? Nie, my narzędzi typu MailChimp, typu GetResponse, typu User nie zalecamy do wysyłek cold maili takich jakby bardzo biznesowej komunikacji, ponieważ jest inny sposób wysyłania maili przez MailChimp, a inny sposób przez Woodpeckera. Woodpecker korzysta z waszej domeny i dostarczalność tych maili jest o wiele większa, otwieralność tych maili jest o wiele większa. GetResponse czy MailChimp korzysta ze swojej domeny, jakby podszywając się w cudzysłowie pod waszego maila. I teraz na przykład Gmail kwalifikuje taką maile często jako oferty i ten mail nie dotrze na główną skrzynkę odbiorcy, więc jakby tu i tu jest mail, ale mimo wszystko do maili takich newsletterowych, do maili jakichś takich bardziej już marketingowych, gdzie mamy dużą bazę, ok, MailChimp, GetResponse jak najbardziej, do maili takich typowo relacyjnych, gdzie chcemy tak naprawdę poznać tę osobę dopiero i rozpocząć jakiś proces sprzedaży z nią, tutaj mimo wszystko bardziej polecam Woodpeckera, który jakby ma o wiele większą dostarczalność tych wiadomości, nie? Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Czy mamy w ogóle czas, Adrianna, jeszcze na pytania? Tak, mamy jeszcze czas. Napisałam Pawłowi właśnie tutaj, żeby myślę, że... Piotr tutaj napisał pytanie dla uproszczenia. Wykorzystując moje narzędzie, znaczy do 1000 osób kosztuje 1000 zł. Jaki jest koszt obsługi takiego zlecenia przez GetSales? Jeśli chcecie poznać cały nasz cennik, najprościej zgłosić się przez formularz kontaktowy i odezwiemy się do was z całą naszą ofertą, jak to wygląda prowadzenie takich kampanii. Na dzień dzisiejszy aktualnie budżety u nas zaczynają się od 3000 zł miesięcznie. Nie chciałbym tu za bardzo coś się rozgadywać w temacie oferty. Jak ktoś jest zainteresowany, zapraszam na getsales.pl z myślnikiem. Bardzo chętnie przedstawimy ofertę, zrobimy też analizę i zobaczymy, czy jest potencjał, żebyśmy mogli wspólnie działać. Nie? Okej. Adrianna, widzę, że wysyłasz nasze profile do naszej dyskusji, także rozumiem, że musimy kończyć. Generalnie myślę, że dużo rzeczy
Jeśli ktoś jeszcze ma jakieś pytania, to zapraszam i chętnie odpowiem. A w tym momencie, Adrianna, musimy się na migi porozumieć i chyba zakończyć nasz webinar. Także dzięki jeszcze raz za zaproszenie. Dzięki wszystkim za udział. Mamy na ten moment 170 osób ponad, więc fajnie, że wytrzymaliście trochę ponad tą godzinkę. Jakby coś, zapraszam do mnie, możemy jeszcze sobie pogadać. Gdybyście chcieli z naszych usług skorzystać, też zapraszam na naszą stronę do formularza. A tymczasem życzę wielu nowych leadów i jakby fajnego rozwoju w przyszłym roku. Pokażmy, że kryzys może być szansą dla nas wszystkich. Trzymajcie się. Hej. Dzięki, cześć, pa, pa.